Jestem tutaj jako wysłannik najwyższego Boga, żeby Ci powiedzieć w prostych słowach o tym, że On jest realny. Bóg jest żywy i realny. I że jesteś w tym momencie w oddzieleniu od Boga. Ale wszystko może się zmienić w momencie, kiedy podejmiesz decyzję. Kiedy otworzysz swoje serce. Kiedy umierzysz swój kark, tej głowy, która wszystko wie, jest tak zabetonowana różnego rodzaju informacją, że nie czai podstawowej rzeczy, że bez Boga jest skazana na śmierć, że ten umysł jest tak oddzielony od Boga, że go nie widzi, że go nie rozumie, że go nie słyszy, że jego oczy są zamknięte, jego uszy są zaklejone. Ale ja się teraz modlę i ustanawiam, że łuski spadają z twoich oczu, że na dźwięk moich słów otwierają się twoje uszy i że słyszysz słowa prawdy, że słowa prawdy dochodzą do twojego serca, dochodzą do twoich uszu. Ja się modlę o otwarte uszy. Jessica, cześć. Modlę się o to, że twoje uszy się otwierają na to, że jest realny, żywy Bóg. Że jest realny, żywy Bóg. On jest tutaj. On mówi teraz do ciebie. Jego słowa mówią teraz przeze mnie. Bóg mówi, że jesteś, idziesz szeroką bramą na zatracenie. Każdy człowiek, który zostanie w tym stanie zamknięcia swojego własnego zamknięcia swoich własnych koncepcji. Niestety nigdy Boga nie usłyszy, nie zobaczy, nie przeżyje, nie doświadczy. Dlaczego? Dlatego, że Bóg w tych prostych słowach wybrał sobie, żeby powiedzieć ci o tym, że On istnieje. W prostych słowach Ewangelii, w prostych słowach świadectwa. I oto jest moje świadectwo. Ja sobie żyłam w pięknym kraju, w Australii, miałam świetną karierę, jeździłam sobie na wspaniałe wakacje, ale ja wstawałam i miałam pustkę w głowie. Wiecie dlaczego? Bo się zastanawiałam, czy jest coś więcej w tym życiu, czy jest coś więcej niż tylko te zakupy, te imprezy, bo co z tego, że sobie imprezowałam, że ambitnie sobie imprezowałam. Kiedy wstawałam następnego dnia, bolała mi głowa, źle się czułam, byłam zdrenowana z energii. To co z tego, że miałam fajny czas, może wieczorem, w piątek czy w sobotę wieczorem. I ja tak właśnie żyłam, że żyłam różnego rodzaju doświadczeniami, imprezami, rozrywkami. I z jednej strony cieszyłam się tymi rzeczami, ale z drugiej strony czułam pustkę, pustkę. W sensie, że o co chodzi z tym życiem? I ja wiem, że ja szukałam Boga, tylko go szukałam w wielu różnych złych miejscach. Ja na przykład wchodziłam w różnego rodzaju duchowe sfery, bo myślałam, że ja tam znajdę Boga, że ja tam znajdę jakieś duchowe doświadczenie, że ja tam znajdę żywego Boga, żywe doświadczenie. Ale niestety, co się stało, to tylko, że mój stan duchowy i psychiczny się pogorszył, dlatego, że właśnie wchodziłam w różne sfery duchowe. Wchodziłam w różnego rodzaju New Age, wchodziłam w różnego rodzaju buddyzmy, jakieś mantry, jakieś medytacje i to wszystko spowodowało pogorszenie się, dramatyczne pogorszenie się mojego stanu duchowo-psychicznego. I jako rezultat rozwinęłam potem taką formę depresji. Czułam depresję, dlatego że te wszystkie rzeczy zaczęły na mnie wpływać. Ale ktoś powiedział mi o żywym Jezusie Chrystusie. Kiedy się dowiedziałam o żywym Jezusie Chrystusie, to wyśmiałam tą osobę, która mi powiedziała. Bo byłam taka obojętna, jak większość was tutaj.
Byłam obojętna, bo sobie myślałam, kurczę, Jezus, to moherowe berety, to kler, to wszystkie takie głupoty, które mi się kojarzyły z religią. Ale Jezus jest inny, On jest żywy, to nie jest żaden kler, to nie ma nic wspólnego Jezus z żadnymi moherowymi beretami, z żadnymi starymi babciami, które cytują przed jakimiś obrazami. Jezus Chrystus nie ma nic wspólnego z takim dziadostwem. Z religijną hipokryzją, to nie jest Jezus, Jego tam nie ma. Jezusa nie ma w tych wszystkich rzeczach. Przyjacielu, idziesz na zatracenie i nawet tego nie wiesz. Wydaje ci się, że wszystko masz obcykane, że coś wiesz, ale niestety prawda jest taka, że idziesz na śmierć. Idziesz na śmierć i nawet tego nie wiesz. Idziesz ku oddzieleniu, całkowitemu oddzieleniu z Bogiem. I ja kiedyś byłam dokładnie w takiej samej sytuacji. Ja dokładnie tak samo żyłam. Ja w ogóle, kiedy mi powiedziano o Jezusie, to sobie pomyślałam, ja mam wywalony na Jezusa. Dlaczego? Dlatego, że ja nie chciałam żyć jakimś w ogóle dziwnym, religijnym życiem. Ja sobie skojarzyłam, że Jezus to są jakieś nieskończone obrządki, to są jakieś wymagania, które i to jest wieczne jakieś poczucie potępienia, które ja miałam w głowie związane z religią. Ale Jezus jest inny. Jezus nie wymaga, żebyś ty nagle wszystkie jakieś przykazania najpierw spełnił, a potem przyszedł do Jezusa. Bo ja myślałam, że to tak, że to o to chodzi, że ja muszę najpierw być jakaś dobra, ja muszę być jakaś naprawiona, ja muszę być jakaś poskładana, żeby przyjść do Jezusa. I ja mówiłam do tego Jezusa, poczekaj, najpierw ja się wyszaleję. Najpierw ja porobię te wszystkie rzeczy, co pragnęłam robić, wyszaleję się, a potem jak będę może stara, to może wtedy przyjdę do tego Jezusa. Bo mi się wydawało, że musiałam najpierw się wyszaleć, a potem, żeby żyć najpierw, a potem, żeby stać się jakąś religijną dewotą. Ale to nie jest Jezus. Jezus z religijnym dewotstwem nie ma nic wspólnego. Nie ma nic wspólnego z starszymi babciami w moherach, które tańczą z obrazami, czy coś takiego. To nie jest Jezus. Jezusa w tym nie ma. Jezus jest dobry. To jest Jezus, to źródło życia. Jezus jest lekarstwem. Jezus to nie żadna religia. Ja nienawidzę religii. Ale ja Go poznałam osobiście. I On nie czeka, żebyś Ty się naprawił i do Niego przyszedł. On po prostu Ciebie zbawił. I jest... Człowiek jest po prostu głupi, jeżeli tego nie weźmie. I ja tak powiedziałam do Boga, kiedy ja usłyszałam Ewangelię o tym, że Jezus dla mnie zrobił to, co żadna postać w historii człowieka, w historii świata, nie ma takiej postaci. Nie ma takiej postaci, która powiedziała, ja biorę każdy Twój błąd na siebie i Ciebie uwalniam. Jesteś wolny. Nie ma takiej postaci w historii tego świata, która to zrobiła, która powiedziała, przyjdź do mnie, a ja Ci dam życie. Ja wymienię cały Twój syf i dam Ci nowe, dobre życie. I ja tak przyszłam do Jezusa. I ja powiedziałam, tak, tak, ja chcę Jezusa. Ja chcę Zbawiciela. Jeżeli to jest prawda, że On jest realny, jeżeli On jest prawdziwym Zbawicielem, jeżeli On jest odpowiedzią na wszystkie moje pytania, jeżeli On jest rozwiązaniem na wszystkie moje problemy, na wszystkie moje znaki zapytania, tak, to ja Go chcę. Ja chcę tego Jezusa. I ja powiedziałam, Panie Jezu, przyjdź do mojego życia, przyjdź do mojego serca. Oddaję Ci moje życie, ja przyjmuję Ciebie, ja przyjmuję Ciebie jako Zbawiciela, jako Pana. Ja uniżam swój kark, uniżam tę głowę, która do tej pory rządziła moim życiem,
i do niczego to rządzenie w sumie nie doprowadziło. To była równia pochyła. To życie duchowo to było po prostu coś, co idzie na śmierć, coś, co jest, co wycieka. To tak jakby to życie wyciekało. A kiedy Jezus przyszedł do mojego serca, to poczułam pełnię, już nic nie wyciekało. Miałam pełnię życia w swoim sercu. Byłam zabezpieczona. Stałam się bezpieczna. I wiecie co? To było najpiękniejsze spotkanie w moim życiu. Spotkanie z żywym Bogiem. Ja mówię o tym dlatego, że Jezus mnie tutaj wysłał i powiedział, że każdy z was potrzebuje otworzyć swoje serce na spotkanie z żywym Bogiem. Każdy z was, każdy człowiek, który pragnie szczęścia, pragnie lekarza, pragnie spotkać się ze swoim źródłem, źródłem swojego istnienia. Każdy człowiek, który tego pragnie, każdy człowiek, który kiedykolwiek wzdychał do Boga, który wołał: Boże, potrzebuję Cię. Każdy człowiek potrzebuje powiedzieć: Jezus, przyjdź do mojego życia. Ja wierzę, że jesteś realny. Otwieram swoje serce, uniżam swój kark, uniżam tą bańkę, która jest wypełniona tym swoim ja, swoimi myślami. Myślę, że chodzę taki Einstein, a żadnym Einsteinem nie jesteś, przyjacielu, sorry. Ale myślisz, że jesteś. I to jest błąd. Myślisz, że masz wszystko obcykane. Myślisz, że sam jutro wstaniesz. Ale nie wiadomo, czy wstaniesz. Nie wiadomo, co jutro przyniesie. Dlatego wołam do ciebie, przyjacielu. Dziś jest dzień łaski. Żyjesz tylko dlatego, żebyś miał możliwość bycia ocalonym. Ten dzień jest tylko po to, abyś nie poszedł na zatracenie. Dzisiejszy dzień jest tylko po to. Kocha Polskę! To kochaj Jezusa, przyjacielu. Kochani, bez żywego Jezusa Chrystusa nie ma człowiek tu na ziemi nic, jest sam. Już dziś wezwij imienia Jezus nad swoim życiem i powiedz: Panie Jezu, przyjdź do mojego życia, przyjdź do mojego serca, potrzebuję Cię. Potrzebuję lekarza, potrzebuję, szukam szczęścia, potrzebuję pokoju. Kiedy to zrobisz szczerze, to przyjdzie do ciebie żywy Bóg. On przyszedł do mnie ponad 10 lat temu. I jestem tu, dlatego że dostałam, to tak jakby bomba atomowa wybuchła w moim sercu. Zobaczyłam Jezusa. On jest żywy, On jest realny. I to nie jest żadna bozia. On jest prawdziwy. Zachęcam cię, abyś otworzył swoje serce, abyś nawet w domu powiedział: Panie Jezu, jeżeli ona mówi prawdę, to ja chcę Ciebie poznać. Przyjdź do mojego życia, przyjdź do mojego serca. Chcę realnie Cię doświadczyć. Nie chcę żadnej religii, chcę Jezusa. Jeżeli tak powiesz i powiesz to szczerze, to On przyjdzie, rozumiesz? Przyjdzie do Ciebie żywy Jezus. Muszę się trzeć, bo idziesz na śmierć. Jestem głosem, ostatnią deską ratunku dla ciebie. Jestem głosem Ewangelii. Bez Jezusa umierasz. Umierasz. Nie rozumiesz tego. Nie rozumiesz tego, ale jesteś oddzielony od Boga. Śmiejesz się, chichrasz, szydzisz. Ale Bóg umarł za twoje grzechy, żebyś żył. Przyjmij to, przyjacielu. Amen.